Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować lekkie ciasto bananowe bez pieczenia. Zapraszam do oglądania. Formę 24x24 cm wykładamy papierem do pieczenia i na dno formy wykładamy herbatniki. Formę odkładamy na chwilę na bok. Bierzemy średniej wielkości naczynie, wsypujemy do niego dwie bananowe galaretki. Do galaretek dolewamy 700 ml gorącej wody. Kiedy galaretka dobrze się rozpuściła, odkładamy na chwilę na bok do wystudzenia. Teraz bierzemy miskę, do której wrzucamy 250 g białego sera. Ja mam półtłusty ser. Rozgniatamy go widelcem. Dolewamy do niego 250 ml śmietany kremówki. Dosypujemy łyżkę cukru waniliowego. Całość blendujemy. Dolewamy 350 ml przestudzonej galaretki bananowej i blendujemy. Teraz do szklanki lub kubeczka przelewamy 250 ml naszej masy bananowej i wlewamy ją w tortownicy. Tortownicę wkładamy na 10 minut do zamrażalnika. Kiedy masa stężała, wylewamy na nią 200 ml galaretki bananowej. I ponownie wkładamy do zamrażalnika na 10 minut. Kiedy galaretka zastygła, układamy na niej warstwę herbatników. Teraz wlewamy troszkę bananowej masy. Żeby herbatniki dobrze przykleiły się do galaretki. Wkładamy do zamrażalnika na 10 minut. Na zastygniętą masę bananową wylewamy całą pozostałą masę. I ponownie wkładamy do zamrażalnika na 10 minut. Teraz bierzemy jednego średniego banana, kroimy na plasterki i układamy na masie bananowej. I wlewamy galaretkę bananową, która nam została. Tak przygotowane ciasto bananowe wkładamy do lodówki na minimum 4 godziny.